Dominika Tajner pożegnała bliską osobę. Poruszające słowa. Dominika Tajner opublikowała w mediach społecznościowych smutny post. Była partnerka Michała Wiśniewskiego ogłosiła, że w jej rodzinie wydarzyła się tragedia. Tajner straciła kogoś, kto wiele dla niej znaczył. We wpisie nie brakowało słów chwytających za serce. Jej bliscy są pogrążeni w żałobie. Dominika Tajner przechodziła jakiś czas temu przez trudny okres w życiu. Córka trenera kadry skoczków, Apoloniusza Tajnera, miała guza w piersi. Mogła wtedy liczyć na wsparcie najbliższych. Teraz kobieta musiała się zmierzyć z kolejnym trudnym doświadczeniem. W połowie sierpnia opublikowała informację o śmierci bliskiej jej sercu kobiety. Dominika Tajner żegna mamę narzeczonego. Odeszła cudowna kobieta. Dominika Tajner opublikowała wpis, do którego dodała zdjęcie nekrologu. Córka Apoloniusza Tajnera pożegnała mamę obecnego narzeczonego, czyli Dorotę Wach. Padły wzruszające słowa. Wczoraj odeszła cudowna kobieta, mama Mariusza Wacha. Dorotko, nie mówię, żegnaj, lecz do zobaczenia. Kondolencje przekazuję wszystkim najbliższym Dorotki. Po więcej informacji zapraszam na Instagrama Mariusza Wacha. Spoczywaj w spokoju. Napisała Dominika Tajner. Partner Dominiki Tajner w żałobie. Dodała poruszający post. Narzeczony Dominiki Tajner, Mariusz Wach, poinformował na Instagramie, że niedawno odeszła jego mama. We wzruszającym wpisie pożegnał się z bliską jego sercu kobietą. Drodzy przyjaciele, fani i wszyscy, którzy mnie wspieracie, przekazuję przykrą dla mnie informację. Wczoraj około południa zmarła moja najwspanialsza, najukochańsza mamusia. Mamo, dziękuję ci, że mnie urodziłaś, a potem wychowałaś mnie i moje rodzeństwo na fajnych i dobrych ludzi. Na zawsze zostaniesz w naszych sercach, dlatego nie mówimy, żegnaj, lecz do zobaczenia. Na uroczystości pogrzebowe zapraszamy wszystkich, którzy chcą brać udział wraz z nami w ostatniej pożegnalnej drodze mamy, zakończył we wpisie w social mediach.